Jest wniosek o aresztowanie w sprawie wybuchu budynku przy ulicy Bednoża w Katowicach. Sąd ma zdecydować o aresztowaniu mężczyzny, któremu prokuratura zarzuca doprowadzenie do wybuchu. Zginęły w nim dwie kobiety. Mężczyzna był mężem jednej z nich, a ojcem drugiej. W wybuchu został ranny. 75-letni Edward D. był przesłuchiwany w prokuraturze. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, mężczyźnie przedstawiono zarzut sprowadzania bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji gazu ziemnego w budynku, a także doprowadzenie do tej eksplozji. Do wybuchu w budynku parafii ewangelicko-augsburskiej doszło 27 stycznia. Siła eksplozji gazu była tak duża, że budynek został całkowicie zniszczony. Dużym uszkodzeniom uległy również sąsiadujące budynki. W budynku mieszkało 7 osób, 2 zginęły, a 3 zostały ranne.